Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zwiadowcy na EU5 i będziemy tutaj dociskać sobie lożki. Jeżeli ktoś śledzi tą serię, ten wie, że zacząłem stopować tutaj lochy bodajże na 359 levelu, natomiast muszę jeszcze ubić oczywiście Esteros, no i 13 piętro w strefie mroku po pupile. Jeżeli chodzi o Esteros, no to teraz to się nazywa Miasto Intryk, no i tutaj mamy 3 przeciwników do pokonania, no i 13 piętro tak samo w strefie mroku, tutaj tego Włodka Młotowadnego również musimy go ubić. Po co? Po to, żeby zdobyć tutaj Diabłoczorta, no i oczywiście tego Posejdonga w wodzie. To muszę zrobić, no i potem dalej będziemy oczywiście te lożki stopować. Długo nie było nic z tego zwiadowcy, tutaj oczywiście wiadomo, codzienne czynności, nic się za bardzo nie działo, no i czekałem na maksymalne runki. Teraz te maksymalne runki mogę już zdobywać, więc też nagrywam ten odcinek, bo w końcu wydaje mi się, że uda nam się ubić te lochy. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przypiętym komentarzu oraz opisie, no i piszcie komentarze, jak tam wam idzie na EU5, bo jeżeli chodzi o ten serwer, no to swego czasu był to bardzo, bardzo mocny serwer, bardzo dużo mocnych graczy tutaj grało, no i w tym momencie topka wygląda tak. Oczywiście wiadomo, większość osób stopuje lochy, w tym momencie najwyższy level na serwerze to jest chyba 393, jeżeli się nie mylę. Tutaj mamy Lady Toxic, natomiast nie wiem, bo co niektórzy spadają w tym rankingu, różne rzeczy generalnie się tutaj dzieją, no ale chyba 393 to jest w tym momencie najwyższy, patrząc na topkę. No ale tak jak wspomniałem, większość osób stopuje lochy, więc to nie jest za bardzo miarodajne, nazwijmy to, jak to wygląda teraz. Jeżeli chodzi o gildyjki, no to jesteśmy top 3 naszą gildią w dalszym ciągu. Tutaj Tavernen Flotte bardzo, ale to bardzo mocno odleciało od Order 66, no i teraz oni są zdecydowanym top 1. Twierdze niezbyt istotne, pupilki chyba też niezbyt istotne. Tutaj najwięcej mają 90, my mamy dopiero 85. No ale mówię, tutaj ten Diabłoczort przede wszystkim. Tutaj jeżeli chodzi o te pupile, no to nic, tutaj tak samo. Szczerbuna ciągle nie mam, ciągle mi brakuje tej czci w twierdzach, zobaczcie. Mamy dopiero 2156, potrzebujemy 2,5 koła, żeby go złapać. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak to się stało na tym koncie, że jeszcze tej czci nie mam. No ale to na spokojnie, jak tam budynki pójdą w górę, to i oczywiście tego pupilka sobie złapiemy. Tutaj kopalnia na 20, dopiero mi się buduje na 17, więc tego też nam brakuje, co już pewnie większość osób ma. Tutaj tak samo za ukończenie portalu, no i tak jak wspomniałem, ten Posejdong. Więc tak to wszystko generalnie się prezentuje, jeżeli chodzi o pupile. No i podziemia to też niezbyt istotny ranking w tym momencie, nie jest to jakieś bardzo, bardzo ważne. Dobrze, co tutaj się pozmieniało? Porobiłem oczywiście troszeczkę lochu Ultimate, no i tak naprawdę mamy wszystkie itemki wymienione na nowe, ulepszone oczywiście razy 10, bardziej tego nie ulepszam, bo nie ma sensu, dlatego że stopujemy lochy. Jeżeli chodzi o maksymalne runki, runek mam w tym momencie tyle, no i chciałem wam nagrywać może na streamie albo po prostu odcinek, gdzie szukam na evencie epickim maksymalnych runek, ale stwierdziłem, że po co, skoro zaraz będzie legendarny loch i na tym legendarnym lożku sobie poszukamy. Natomiast no jeszcze trochę mi brakuje, premii do złota nie mam 50% ciągle, tutaj akurat mam maksa, tutaj mam maksa. W brońce maksymalnie ile mi poleciało to chyba 54%, dokładnie, tu mamy 55, ok, czyli 55%, czyli 60-ki też jeszcze niestety nie mam, no ale to oczywiście tam poleci z czasem. Tutaj mamy maksa, tu mamy dwie łączne odporności 25, no i mamy ulepszoną jakość 5, czyli brakuje nam runki do broni 60%, premii do złota 50, no i jeszcze jednej łącznej odporności 25, także no powiedzmy niewiele tych maksów do zdobycia nam zostało. Brońkę oczywiście zaraz wymienię, bo tutaj mam trochę do wymiany, ale to za momencik. Inne itemki są wymienione, więc tak to po prostu się prezentuje, ten ultimate już parę razy tutaj porobiliśmy. Zobaczcie, już mamy w ogóle 15 legendarek na tym koncie zebranych. Głównie bodajże przedwczoraj na streamie, nie, w sobotę na streamie głównie się właśnie skupiłem na tym zwiadowcy. Dobra, co dalej? Mamy 18 aurę, 500 many. Jeżeli to kogoś interesuje, to tak na szybko przelecę. Runek mamy tyle, jak widzicie. Muszę tu w ogóle zrobić reset, ale to później. Jeżeli chodzi o surki, no to powoli, powoli, powiedzmy, to nam się odkłada. Wiadomo, jesteśmy jeszcze na dość wczesnym etapie tego stopowania lochów, postać się dopiero rozwija. Gemiki mam ciągle z 10 kopalni, więc to też na pewno nie pomaga. No ale tak to wszystko wygląda. Tu dwie poteczki nam się wylosowały, możemy oczywiście kupić. Pupilki, no to wam pokazałem. Też powoli do przodu. No postać na początku, bardzo oczywiście mocny początek, wbiliśmy 200 level w 3
3 dni i tak dalej. Natomiast potem została tak trochę opluta. No ale to co ja wam mówiłem już ostatnio chyba na tym zwiadowcy, na odcinku z tego zwiadowcy, ja tutaj przez to, że tak troszeczkę ją oplułem, troszeczkę była tak mniej ta postać rozbijana. Zresztą to widać, bo mówię, dopiero maksymalne runki trochę nam zeszło, żeby te maksy zdobyć, no tą ilość run potrzebną na maksymalne oczywiście. Troszeczkę nam czasu zeszło, tak samo te gemy ciągle z 10 kopalni, bardzo jakoś to powoli na tym koncie idzie. To ja chyba tutaj będę bardzo, bardzo długo stopował te lochy. Myślę, że jakoś nawet do 500 levela około, żeby tym levelem potem troszeczkę nadgonić. Ale to jeszcze mówię, taki jest wstępny plan, zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, pupilki no to nic ważnego, portal do piekieł mi został 5-7, czyli jeszcze w sumie 3, jeżeli dobrze liczę portale tak na szybko do ubicia, także też jeszcze troszeczkę mamy. Lożków oczywiście w ogóle nie robiłem, ciągle to stoi na takim etapie, na jakim było. Dzisiaj sobie zrobimy to miasto intryg, no bo muszę po pupila, tak samo to 13 piętro też muszę po pupila, no i dalej stopowanie, oczywiście nic innego tutaj ruszać nie będę. Stopujemy już lochy od 18 leveli, jeżeli dobrze oczywiście pamiętam. Dobra, lecimy dalej, twierdza, no to wiadomo, akademia już dawno 20, twierdza, kwatery 15, skarbiec na 11 poziomie, teraz lecę kopalnie klejnotów. Kopalnie klejnotów myślę lecieć jakoś do 20 piątki praktycznie non stop, no i potem dalej już będę mógł zmieniać powoli gemy na nowe, bo mówię, ciągle mam z 10 kopalni, może w międzyczasie jakiś skarbiec i tak dalej, natomiast no za dużo tutaj w tym momencie nie skipuję, więc idzie to dość powoli. Jeżeli chodzi o tutaj podziemie, no to mamy komnatę na 15, wrota, traktor, wiadomo, serce, trenera. No i teraz w sumie mogę sobie tego Władka lecieć dalej. Tu mi się akurat nic nie budowało, bo dzisiaj rano coś mi się tam skończyło budować. Gildyjka wygląda tak, średni 370, 923 rycerzy, 6-głowa hydra, pewnie zbijemy do 7 dzisiaj. Więc tak to po prostu na szybko wygląda na tym koncie, na tym serwerze. Gram tu codziennie, gram tu daily, codziennie robię codzienne czynności, więc z tym akurat problemu nie ma. Jeżeli chodzi jeszcze o serwer, to Tavernę Flotę, oprócz tego, że bardzo mocno ten serwer zdominowało, to pobiło rekord 1000 rycerzy, jeżeli się nie mylę, tylko oni teraz tych rycerzy nie mają tyle, mają 962, więc może to były jakieś tam podmianki na chwilę, że tak powiem, ale zaraz sobie tutaj zerknę, mam pod ręką te rekordy, żeby wam na pewno dokładnie powiedzieć, jak to wyglądało przy okazji właśnie nagrywania z tego serwera, poczekajcie. Dokładnie, Tavernę Flotę pobiło rekord najszybciej wbitych 1000 rycerzy w gildii na serwerze 5 europejskim. Zajęło im to 156 dni, poprzedni rekord należał do Wars Nadebor, czyli bodajże W60, i im to zajęło 164 dni. Natomiast patrząc na to, że oni w tym momencie mają 50 członków i nie mają tego 1000 rycerzy, to może po prostu zrobili jakieś podmianki na chwilę tylko po to, żeby ten rekord pobić. Co jest takie, no z jednej strony spoko, no bo wiadomo, te rekordy to i tak jest tylko taki dodatek, ale z drugiej strony, no wygląda na to, że nie pobili tego tak faktycznie, powiedzmy, swoim stałym składem, nazwijmy to. No i co? I tyle. I tak naprawdę tyle na szybko, więc teraz tak. Tak, przechodzimy sobie do wymiany broni. Brońkę mam tak, tu mam legendarną. Ona mi daje 123 średnie, 124 staty. No i mamy po, no mówię, rozrzut nie taki za duży, szczerze mówiąc, niezbyt wybitny ten rozrzucik. No i mamy 51% runkę. I teraz się zastanawiam, bo tutaj na przykład, no ten rozrzut, no bardzo podobny. Tutaj mamy 1400 górny, tu mamy 1600, ale to jest na 5 stat. Poczekajcie, gdzieś tu miałem fajny rozrzut. Dokładnie, ta brońka mi daje 85 średnich, natomiast rozrzut jest 1600 górny, tu mamy 1350. No ale chyba nie ma to znaczenia. Co prawda mamy w Westerosie magów, ale jak zmienimy tą runkę, jak zmienimy tą broń, to raczej tak czy inaczej tych magów pokonamy, więc chyba sobie po prostu założę legendarną. O, mamy od razu Trendcentera. Zobaczcie, w ogóle nie miałem jeszcze tego na tym koncie, co ciekawe. Ulepszę to sobie razy 10, jak wszystkie pozostałe itemki. Tu w ogóle zobaczcie, niektóre itemy, niektóre, nawet tą broń miałem razy 8 zamiast razy 10 na tym levelu. Więc to pokazuje, że to konto jest takie no grane oczywiście, ale nie do końca. Nie przykładam tu właśnie wagi do żadnego ekwipunku, do gemów na razie, bo po prostu jestem w trakcie stopowania, nie jest mi to potrzebne. Ale dobrze, runkę sobie zamienimy na tą 55%, bo to jest maksymalna, jaką mam w tym momencie do ubrania, dokładnie. Tu sobie możemy oczywiście odzyskać klejnot. Nie wrzucam tego do kibla, bo stracimy surki do kowala, to jakby oczywiste. Ulepszamy sobie razy 10 to, żeby już było z głowy, no i oczywiście zaczarujemy. W ten sposób, cyk, i okej, okay. I tak naprawdę tyle. Mam tu jeszcze dla was zapisanych dużo portali do piekieł. Zobaczcie, od 15 października nie nagrywałem odcinka z tego konta, na to wychodzi, bo od tamtej pory zapisuję wam portale do piekieł, no i możemy je pooglądać. Nie wiem, czy to jest jakieś bardzo ciekawe, no ale mamy mniej więcej, kiedy miałem jaki level. Miałem tutaj na przykład 15 października 360, także od 15 października...
W tym momencie minęły dwa miesiące, no to wbiłem 17 leveli, tak? Tutaj mamy 21 października, już miałem poziom 361, tutaj jakaś delikatna dobitka tego portalu. Dalej mamy Brutalo Billa, 24 października, no tak raz na jakiś czas, raz na parę dni powiedzmy te portale sobie ubijałem. Z tym portalem też idzie bardzo, bardzo ciężko. Może teraz się to bardziej ruszy, jak mamy tą wyższą runkę, bo ja ciągle miałem te 30 parę procent runkę w broni. Mówię, no te gemy z 10 kopalni również nie pomagają. No ale tak czy inaczej idzie to bardzo, bardzo powoli. Ale pokażę wam to wszystko, bo dlaczego by nie. Tutaj to są zresztą głównie dobitki, więc no chwila, moment. I tak naprawdę widzimy, jak te portale powolutku padają i też mniej więcej jak level tej postaci rósł. Ciągle tu oczywiście fokusuję się na expie, nawet w eventy golda idę pod expa, to jakby oczywiste. Dość wcześnie to stopowanie lochu, w sensie wcześnie, no na paladynie zacząłem na 360, tutaj chyba też mniej więcej tak mówię, wydaje mi się, że 359, musiałbym jeszcze zerknąć na ostatni odcinek z tej serii, no ale mówię, dość wcześnie, zobaczymy jak to wyjdzie, zobaczymy jak to wyjdzie z czasem i czy to odda, czy nie odda. Tutaj mówię, macie oczywiście daty, kiedy te portale ubijałem, więc sobie można zerknąć, kiedy miałem mniej więcej jaki level. No i lecimy, lecimy sobie dalej. Teraz mamy egzorcystę. No powiedzmy, że to jest egzorcysta w uproszczeniu, to jest wojownik, cyk. No i mamy jeszcze cień potęgi, z którym się męczy. A nie, to jest zwiat, to z nim się chyba tak długo nie męczyłem. Najgorzej jest z portalem 5-10, to jest ostatni, to jest mag. My się z nim chyba będziemy bardzo, ale to bardzo długo męczyć, ale to jeszcze wyjdzie w praniu. Dobrze, tutaj możemy. Aha, w ogóle podstawy moje, też wam nie pokazałem. 5000 zręczności dobite ostatnio, no i 3,5 HP. Podstawy też nie są wybitne, podstawy też nie są wybitne, tutaj patrząc na innych, jak tam napierniczają legendarny loch, powiedzmy, no farmią tego golda z legendarnego lochu przede wszystkim, no to podstawy u innych są o wiele wyższe. Tutaj dla porównania, nie wiem, na przykład RDK, mój widz, który gra magiem, gra tym magiem aż miło, zobaczcie, on ma 800 podstaw więcej. Także no tutaj jak ktoś bardziej przykłada wagę do wszystkiego, bardziej się skupia, fokusuje, to zdecydowanie lepiej mu to idzie. Dobrze, czy coś wam jeszcze muszę pokazać? Na turysty tu nie mam zrobionego, też będę musiał zrobić. Rocznica, no to jeszcze długo, długo. Tutaj tak samo, czarne złoto, będę musiał pokminić, żeby to osiągnięcie zrobić, bo nie mam. No tu troszeczkę statystyk też z tych osiągnięć mi, podejrzewam, że ucieka. Dobra, nie ma co przedłużać, spróbujmy ten portal. Teraz mamy w ogóle Magusia. No mówię, po tej zmianie broni... No, no właśnie, no i widzicie. No nie bardzo, nie bardzo, nie pomogła ta zmiana broni, przynajmniej w tej sytuacji, no ale trudno, jest jak jest. Lecimy do lochów, lecimy do lochów, nawet nie sprawdzam, mówię procentów, tylko po prostu klikamy, bo dokładnie, te lochy prawdopodobnie padną nam bardzo, bardzo łatwo. Raczej tutaj nie będziemy mieć żadnych problemów, będę już mógł próbować, bo jeszcze dzisiaj oczywiście awki nie robiłem ani nic takiego. Będę mógł tutaj na spokojnie sobie już dzisiaj mógł próbować łapać te pupile, no bo długo zwlekałem, nie oszukujmy się, długo zwlekałem. Ja wam na ostatnim odcinku mówiłem, że już zaczynam to stopowanie lochów, w międzyczasie zrobimy sobie właśnie te lochy, no i będzie tyle, to będzie tyle i będziemy oczywiście dalej stopować. No i tak zwlekałem, zwlekałem, w międzyczasie tutaj, o, mamy osiągnięcie kolejne. W międzyczasie oczywiście wymieniłem ten ekwipunek cały, te maksymalne runki zacząłem zdobywać, no i tak po prostu to dość wolno szło. Dobra, co my tu mamy w ogóle? To możemy wymienić tak, to możemy tak, to możemy tak. No i teraz w sumie to mogę rozmontować, bo i tak czemu by nie. Jeden slocik nam zostanie. I dobrze, Esteros zamknięty, bez jakichś tam, przez to właśnie, że tak długo czekałem, to bez jakichś, wiecie, szaleństw, bez jakiegoś wow, po prostu ubiliśmy, bo ubić mieliśmy. Tu piękne kryty, w ogóle całkiem. Ta broń generalnie nowa, z legendarnego lochu, nie wygląda jakoś super, bo to jest taka, wiecie, wędka zawinięta jakby. Ale jeżeli chodzi stricte o animację, to nie wygląda to tak źle. Nawet ładna, bo ona w ogóle strzela takim hakiem, nie? Nawet spoko to wygląda. Ten hak mi się wydaje, że jest taki troszeczkę rozmazany. Ale kurde, liczcie, ile tutaj uników było. Liczcie te uniki, zobaczcie, nam zostało 3 miliony HP praktycznie na samym początku walki. Jeszcze raz to puścimy i na tych 3 milionach HP ubiliśmy go. Okej, okay, no, bez kitu, 3 miliony HP on miał prawie całe. I teraz same uniki, dużo krytów i siadło. Ładnie, ładnie. Ale mówię, ten hak taki się wydaje troszeczkę rozpikselowany. Może to poprawią w jakiejś tam kolejnej aktualizacji. Zobaczymy, zazwyczaj z tymi brońmi jest często coś nie tak i dopiero później oni to poprawiają, jak gra raczej zaczną to zgłaszać. No i tu mamy niepalną. Niepalna to oczywiście nie jest żaden problem. Głównie jako zwiadowcę zablokował nas ten mag, ale tego maga szybko ubiliśmy. Jakieś tam epiczki po 10 milionów, one będą do wiedźmy, jak wiedźma będzie chciała.
Dzisiaj akurat chcę bronię, ale tutaj nie mamy nic ciekawego. No i dobrze, Esteros zamknięty, mówię, bez problemów. Teraz lecimy do strefy mroku, mamy Włodka. Na tego Włodka... No właśnie, na tego Włodka miałem nawet większe szanse aniżeli na tamten Esteros, więc tak myślałem, że jeszcze szybciej padnie. Tu mamy jakieś... A, w ogóle ja nie spojrzałem, jakie runki tu dostaliśmy. Odporność na zimno, szansa na epickie przedmioty, szansa na epickie przedmioty. Dobra, czyli żadnego maksa nie dostałem, szkoda. I tutaj tak samo niestety maksa nie dostałem, cyk. Tak jak mówiłem, jeden level w ogóle wbiliśmy. Mieliśmy początek 3.77, mamy 3.78. Dzięki temu, że te cztery w sumie lochy ubiliśmy, możemy to sobie obejrzeć. Ale mówię, na Włodka miałem jeszcze większe procenty aniżeli na Esteros, więc tak myślałem, że on, no to będzie jeszcze mniejszy problem. Tutaj Mariuszek i nasz Barbar nic nie zrobili, w sumie Kunegunda też nic nie zrobiła, patrząc na to, jak ta walka przebiega. No i głównie my tutaj dużo uników, jakieś mocne hity, no i zobaczcie, jak to wyszło. Pięknie, pięknie tak naprawdę. I dzięki temu, patrząc na to, że miasto Intryk to jest właśnie 22 loch, na w strefie mroku 13 piętro to jest 15 loch, no to już możemy sobie złapać i tego pupilka, bo to jest 10 poziom 15 lochu w strefie mroku, i tego pupilka, bo to jest ukończenie 22 lochu w strefie światła. Co mogę wam więcej dodać odnośnie tego zwiadowcy? Tak jak mówię, dłuższe stopowanie na pewno, myślę, że nawet do jakiegoś 490, może nawet 500 levela, potem dopiero kliknięcie lochów i ewentualnie przejście na golda, w sensie na pewno przejście na golda, żeby tutaj nadrobić to, co straciłem poprzez jakieś tam moje opluwanie tej postaci, opluwanie nazwijmy to w midgame'ie, bo jednak ta postać, no mówię, miała mocny początek, midgame taki dość średni, no i teraz to i tak jest stopowanie lochów, więc i tak nie ma co tutaj robić oprócz codziennych czynności, no ale mówię, ten midgame troszeczkę taki... No stracony, można by powiedzieć, troszeczkę stracony na tej postaci, to przede wszystkim. Więc taki jest plan. To już sobie poubijałem, także teraz oczywiście wiadomo, portale powolutku, żeby zamknąć ten portal w końcu na tym koncie. Wymiana gemów na 25 kopalni dopiero. No i co? I tyle. No i oczywiście maksymalne runki i w końcu znalezienie maksymalnych runek i tutaj dla mojej postaci i oczywiście dla pachołków. To są takie plany na najbliższą przyszłość, jeżeli chodzi o tego naszego zwiadowcę. Wszystko wam tu pokazałem, widzicie, jak to wygląda. Nie ma, myślę, co się rozwodzić. Topka bardzo wymieszana, bardzo fajnie ten serwer wygląda, bardzo mocny serwer. Mówię, tutaj no wszyscy, w sensie wszyscy, no bardzo dużo osób, większość serwera w tej topce stopuje lochy, więc wygląda to tak, jak wygląda. Tu w ogóle Lukas, pamiętam, że z nim się na początku, no powiedzmy, jakoś tam ścigałem. W sensie nie tyle, co ścigałem, tylko on grał z wiadowcą, ja grałem z wiadowcą i jakoś tam się wymienialiśmy doświadczeniami na początku, ile nam grzybów poszło na coś i tak dalej. Pamiętam, że Lukas zaglądał na streamy, więc tutaj ciekawostka, że on w tym momencie, jego postać wygląda tak. Większe ma staty, delikatnie, bo delikatnie, ale większe, w sumie też około 800 podstaw więcej, no i levelka troszkę więcej. Natomiast nie wiem, jakie on ma lochy, czy on ma mniej zrobionych, czy więcej, to już są jakieś tam detale. I chyba tyle z mojej strony. Ja wam ślicznie dziękuję za uwagę, za oglądanie. Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania co do tego zwiadowcy, to pytajcie w komentarzu, chętnie wam odpowiem. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Kciuka w górę pod tym filmem zostawcie, pamiętajcie o tym. Dziękuję pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć.